Zarabianie na audiobookach jako freelancer z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji może być bardzo opłacalne i interesujące. Możesz podjąć kilka kroków i pomysłów, które pomogą ci w tym pomóc. Na początku pisanie lub pozyskiwanie tekstów. Możesz napisać własne opowiadania, książki, eseje, zdobyć prawo do publikacji istniejących tekstów. Takie narzędzie jak Google Text to Speech, również Eleven Labs czy darmowe narzędzia jak Balaboka. Mamy też edycję dźwięku, do tego możemy użyć choćby Audacity. A jak możemy wykorzystywać AI? Narzędzia AI pozwalają na generowanie realistycznych głosów. Możesz wybierać pomiędzy różnymi głosami, akcentami, a nawet emocjami, które chcesz, aby były wyrażone w narracji. Mam też personalizację i adaptację. Czy dostosuję parametry głosu? Tak jak tempo, intonacja, akcent. Tak aby lepiej pasował do tematu lub stylu książki. Mam też analizę tekstu. Może pomóc w analizie tekstu i wyłapywaniu kluczowych fragmentów, a nawet sugerowanie poprawków czy też skrótów myślowych. No dobrze. Jestem teraz na Fiverr i tutaj mam główną zakładkę. No i tu znajdziemy Audiobook Production, Podcast Production. Przechodząc do Audiobook Production, znajdziemy serwisy. I też. Przechodząc na GIX audiobook, widzimy, że mamy narrację głównie, ale też czasem mamy stylistykę, pocięcie i dostosowanie. Czyli mamy też kilka podkategorii, jeśli chodzi o same tworzenie i udostępnianie, ale także właśnie wprowadzenie poprawek. Gdzie możemy publikować, na jakiej platformie? Polecam Ci Audiotekę. Jest to największy polski serwis do audiobooków. Mamy również MBGO. Jeśli chodzi o MBGO, jest to polski serwis do audiobooków, też bardzo popularny. Mamy też Audible, jest to globalny serwis do audiobooków. No i tutaj dwa giganty, czyli Play Google i Apple Books. Tutaj znajdziemy właśnie możliwość publikowania naszych audiobooków. Która opcja dystrybucji jest dla ciebie najlepsza? Zależy od twoich indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Jeśli chcesz mieć pełną kontrolę nad swoim audiobookiem, możesz go również wydać samodzielnie. Ale też możesz zawsze skorzystać z pomocy profesjonalistów i współpracować z wydawnictwem. No dobrze, na początku zamknę te zakładki, gdzie możemy wydać. Jest kilka variantów lokalnych, ale również zagranicznych, światowych. Teraz opowiem Ci o ciekawym sposobie, jak możemy to monetyzować co będzie również taką ciekawostką dla Ciebie. W dzisiejszych czasach coraz więcej książek jest udostępnianych na licencjach open source. Daje to szerokie możliwości dla twórców audiobooków. I teraz chcę Ci powiedzieć, jak możesz korzystać z tych dostępnych zasobów, aby tworzyć własne audiobooki. Książki są często oparte i dostępne na licencjach open source. Jest to skarbnica wiedzy i kultury, która jest ogólnie dostępna dla wszystkich. Przygotowałem kilka stron, które pozwolą Ci na zyskanie. Jest to Europeana, mamy ponad 50 milionów. Ty Te mam też wolne lektury, polska strona, audiobooks ale również Google Książki, gdzie możemy tutaj sobie wszystko znaleźć i posortować, czy LibriVox, no i tutaj możemy sobie sprawdzić, jest na przykład jakieś audiobook releases, są nam bieżąco dodawane, no i możemy zobaczyć. Ja przejdę do Project Gutenberg, jest tutaj najbardziej popularny, i możemy sobie wyszukać książki, które chcielibyśmy na przykład wojsować. To ten tutaj latest i mogę sprawdzić ostatnie. I tym mamy tak, Christian Wife Miller, powiedzmy, wejdę na ten pierwszy, i tutaj już mam możliwość na przykład pobrania na EPUB, czy na Kindle czy na inne platformy. No i stąd wiadomo, mamy tutaj właśnie przejść. I jeśli nas interesuje coś takiego, możemy to pobrać, a następnie również stworzyć voiceover samemu nagrywając, bądź też posiłkować się i Level Laps. Wpisując Audiobook znajdziemy masy filmów, które generują wiele wyświetleń. Na audiotece, OK, ale są również osoby, które wykorzystują sztuczną inteligencję i wrzucają to również na kanały, tak? I często również. Czasem targetują inne języki, mniej popularne i też zdobywają dużo wyświetleń i monetyzują treści na YouTube, Żeby nakładać głos, możemy się poświęcać Voices. Tutaj mam parę głosów, wiadomo mogę jest, na przykład mam tu Young Male Aid. Tutaj wezmę tak głos. No i tutaj mógłbym na przykład wygenerować, to jest mój głos, profesjonalny. I tutaj wybieram Generate Speech i zaraz zobaczysz jak to będzie wyglądać. Klikam Generate Speech. Możemy zawsze sklonować swój własny głos, a następnie wykorzystać. Teraz go generuje i uzbrojemy się w cierpliwość i zaraz będzie Memoir of to Miller. I wygląda to naprawdę świetnie. A jak możemy również taką książkę konwertować w jednym z poprzednich materiałów? Miałem raport mi. Oczywiście ten raport nie będę konwertował, on należy do USME. Jeśli byśmy chcieli na przykład pobrać tutaj jakiś format, powiedzmy UTF, EPUB, to też moglibyśmy stąd pobrać. Jest taka zakładka w jak Projects. Projects służy właśnie do tworzenia audiobooków. Dubbing do, można powiedzieć, zmiany tak jakby dubbingu danego filmu. Więc jeśli mamy film, możemy nałożyć. I mniej więcej możemy to zrobić w taki sposób. Tutaj mamy po prostu możliwość dodania dokumentów, nadpisania. A następnie po możemy sobie ustawić właśnie, która treść danego tekstu ma mieć podłożony głos, a następnie wybieramy, który ma być głos. Mamy też nową zakładkę Audio Native, która jest ciekawa. Jest dużo możliwości. Jeśli chcemy, na przykład założyć kanał na YouTube z polskimi lekturami, możemy pobrać, a następnie wygenerować przez Voice Generator. Pokazam ci przykład w języku angielskim. Jeśli ja użyję mi Polish i będę chciał wygenerować tekst moim głosem, ale w języku polskim, tutaj e, na razie nic nie zrobię. Wejdę na stronę główną. Tym razem nie pomogę, i gdy będziemy mieli na przykład jakiś tekst, powiedzmy, tym razem nie pomogę, i ty mamy tak, czytaj. Mamy było sobie raz dziecko, spis treści. No i tutaj kopiujemy na przykład taki tekst, Voice Generator, bierzemy tekst do speech i zaraz zobaczysz, jaki będzie efekt. Było sobie raz dziecko, powietrze mu w koło śpiewało. No i wiadomo moglibyśmy sobie dostosować przy Settings, tutaj dostosowalibyśmy na przykład czy ma być podobne, czy być może mniej stabilne prędkość i inne zmienne, które będą pasować do klimatu naszego audiobooka.